Galacjan 2:19-20. List do Galacjan 2:19-20 mówi nam tak: albowiem przez prawo umarłem prawu, abym żył Bogu. Dobra rzecz, zachęcam, żeby posłuchać, wsłuchać się w tę myśl. Przez prawo umarłem prawu. Przez prawo umarłem prawu. W ogóle przez prawo się umiera. Niech wam nie przychodzi do głowy stwarzać sobie dodatkowych rzeczy, jeżeli chodzi o łaskę. Dodatkowych stopni, standardów jakichś, bo będzie śmierć przychodziła. Nie usiłujcie coś, no właśnie, choćby się Bogu podobać. Nie usiłujcie się podobać, bo to śmierć będzie przychodziła. Będą przychodziły frustracje. W ogóle wiecie, że frustracja to jest pochodna śmierci. Nie? Się frustrujesz, to znaczy, że gdzieś jakaś śmierć się pojawiła, bo życie to jest obfitość, to jest zaspokojenie. A kiedy się frustracja pojawia, to jest jakaś pochodna śmierć. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, tutaj greckie słowo ego, przypominam, to jest ciekawa rzecz, żyję więc już nie ego, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I 2 Koryntian 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Widzimy kolejny aspekt łaski związany z nową naturą człowieka. To jest nowa natura. Ego zostało ukrzyżowane, nie ma ego. Nie posiadasz ego, nie posiadasz starego człowieka, nie posiadasz swojego ja. Nie ma czegoś takiego, że masz swoje ja. Wielu teologów się głowiło, nie lat, ale się głowią na tym, a gdzie jest ego? No umarło. Jak to mogło umrzeć? No mogło. Mogło umrzeć. Ego było w naszym starym duchu. Inaczej, w naszym obumarłym duchu. Jak będę uczył o duchu, duszy i ciele, będę o tym mówił więcej. Natomiast tam się znajdowało ego, czyli centrum człowieczeństwa. Centrum wypaczonego człowieczeństwa. No i kiedy tam wszedł Duch Święty w wyniku twojej wiary w Jezusa śmierci, zmartwychwstanie, wtedy to ów Święty Duch w najprościej można powiedzieć zabił twoje ego. Ono tam zginęło w wyniku konfrontacji z Duchem Świętym. Duch Święty je nie wziął w niewolę, Duch Święty go tam po prostu nie wsadził do klatki, Duch Święty go zabił. Bóg ma ciekawe podejście, jeżeli chodzi o zajmowanie nowych terenów. Jak Izraelici szli do Kanaan, mieli objąć Kanaan i przypominam, że droga miała trwać 3 tygodnie, czyli to miało być króciutko, a potem sukces. Ja to przypominam każdemu, kto myśli, że całe życie będzie spędzał w Kanaanie, gdzieś dopiero później się coś dobrego zacznie pojawiać w życiu. Nie. Izraelici szli przez pustynię 40 lat, bo chcieli. Podejmowali decyzje sprzeczne z Bożymi prawidłami, dlatego błądzili, szli 40 lat, a jak mogli 3 tygodnie. Więc Bóg ich wyprowadza z Egiptu, teoretyczna droga to są 3 tygodnie, szybciutko mają przelecieć i wjechać do Kanaanu. Jaka jest dyrektywa co do Kananejczyków? Jaka? Ktoś pamięta? Wybij do nogi. On nie mówi, zrób z nich rezerwat, tak? Oszczędź ich. Co mówi? Wybij do nogi. Tak? No i oczywiście wszystkie kłopoty Izraela, które Izrael ma dzisiaj, są przez to, że nie wybili do nogi. Dzisiaj by nie było Palestyny, nie byłoby Strefy Gazy, tych rzeczy by nie było. Nie posłuchali, mamy co mamy. Bóg, kiedy wchodzi na nowy teren, tak, to wybija wszystko, co tam mu przeszkadza. Jak on wszedł w twojego ducha, to twoje ego tam zginęło. Tam wybuchła bomba jądrowa. To nie był wybuch jakiegoś kapiszona. To był wybuch nuklearny. Nuklearny. Pamiętasz ten wybuch? Ja pamiętam, do dzisiaj promieniowanie mam. Do dzisiaj nie promieniuję. To był wybuch. Umarło twoje ego. Jak umarło? Raz na zawsze. Raz na zawsze. Nie ma w tobie ani grama starego człowieka.
To, że dopuszczasz się różnorakich złych czynów, jest wynikiem tego, że w twojej psychice odbiło się szereg flashbacków twojego ego. Twoja psychika, czyli twoja dusza, umysł, emocje, decyzje, tyle lat służyły staremu człowiekowi, który był ich chorym generałem. No to co ta dusza zrobiła? Wzięła, przesiąkła tym wszystkim. Nauczyła się niewierności, nauczyła się chamstwa, nauczyła się w ogóle perwersji różnych. Ona się tego nauczyła od swojego szefa, tak, który działał pod autorytetem króla w imieniu Lucyfer. I tak to wszystko się odbyło i ta dusza teraz, ona dopiero jest uświęcana, zmieniana, wychodzisz z zaburzeń, ale to nie oznacza, że to jest twój stary człowiek. Twój stary człowiek nie żyje. Masz w ogóle z tym problem, jak będziesz w ogóle mówił, że mówię ego, moje się odzywa, moje ja, nie przeklinaj się, nie rób takich rzeczy, co ty robisz. Codziennie stawaj przed Bogiem i powiedz, Boże, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Chociaż wcale tego nie czuję za specjalnie. Ale twoje wyznanie będzie cię umacniać, będzie cię ugruntowywać. Teraz chciałbym może, żebyśmy sobie przelecieli przez kilka rzeczy. Ewangelia Mateusza. Ja to jednak przeczytam te fragmenty, bo one chyba tak trzeba będzie nam zrobić. Ewangelia Mateusza 9:17. Mówi nam tak. I nie wlewają wina młodego do starych bukłaków. Bo inaczej bukłaki pękają. Wino wycieka, a bukłaki niszczą. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno i drugie. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy ty narodziłeś się z Bożego Ducha, to powstał w tobie zupełnie nowy produkt, czyli twój odrodzony duch i on jest absolutnie nowiusieńki i tam mieszka Bóg. I to jest twoja nowa natura, twój wewnętrzny człowiek, prawdziwy ty. Krótko powiedziawszy, jesteś duchem. Twoja tożsamość to duch, wewnętrzny człowiek. Nie jesteś duszą, czyli myślami, emocjami, decyzjami i nie jesteś ciałem, które codziennie widzisz, oglądasz i tak dalej. Jesteś duchem, to jest twoja tożsamość, nazwijmy to roboczo nowe ja, prawda? To jest nowy ty, masz duszę i mieszkasz w ciele. Oto tak to wygląda. Ciało to tylko garnitur, rozumiesz, to takie, zresztą się zużywa też. Drugą rzecz widzimy w Ewangelii Łukasza 5:39. Ewangelia Łukasza 5:39. Słowo Boże mówi tak. I nikt, napiwszy się starego, nie chce od razu młodego. Mówi bowiem, stare jest lepsze. Co to oznacza? To oznacza, że twoja dusza w ogóle się nie chce zgodzić na początku z tym, co się stało w tobie. Holender. To jest taka aparatka, że ona całe życie funkcjonowała pod jurysdykcją tamtego łobuza, a teraz, kiedy przyszedł prawdziwy, szczery, dobry, mądry, sprawiedliwy, nowy, to ona się buntuje i mówi, nie chce. Stąd twoje kłopoty różne. Twoje kłopoty to kłopoty z duszą buntowniczką. Nie masz żadnych duchowych kłopotów. Masz duszewne kłopoty. Sorki. W duchu nie masz żadnych kłopotów. W duchu jesteś święty, czysty, nieskalany, nowa natura, mieszka tam Duch Święty, nigdy stamtąd nie wyjdzie. Rozumiesz? W ogóle wow. Połączony z niebem na zawsze, człowieku, super. Natomiast z czym masz kłopoty? Z duszą wariatką. I każdy ma te kłopoty i wychodzenie z tych kłopotów popularnie nazywa się uświęceniem. Co my robimy? Uświęcamy dusze nasze. No. Uświęcamy nasze dusze. Ale dusza nie chce. Więc nie dziw się, że nie chce. To znaczy, to nie oznacza, że coś z tobą nie w porządku. Teraz posłuchaj, to jest bardzo ważna rzecz. Nic nie jest z tobą nie w porządku. Normalnie z tobą wszystko w porządku. Dusza twoja nie chce nowego, bo mówi, stare było lepsze. A kiedyś to mogłam to. A teraz nie mogę. A kiedyś nie musiałam chodzić do kościoła, teraz muszę.
Ona ci tak mówi. No prawda jest taka, że nie musisz. Rozumiesz? Tylko w twoim duchu jest pragnienie. Tak? 1 Koryntian 5:7 idzie za tym. 1 Koryntian 5:7 i coś nam on tutaj takiego pokazuje. 5:7. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Widzimy tutaj odpowiedzialność. Odpowiedzialność. I teraz w tym miejscu się zatrzymam na chwilę i powiem o tych dwóch podstawowych definicjach łaski. Łaska to przede wszystkim Boża, niezasłużona przychylność dla Ciebie. Niezasłużona. I to jest w ogóle taką rzecz zawsze pamiętać. Niezasłużona przychylność. Druga definicja łaski, jakby druga strona medalu, to jest Boża zdolność w Tobie. Czyli kiedy Ty się narodziłeś z Bożego Ducha, tak, to zostałeś przez Boga zaakceptowany jako syn, jako córka i tego się już nie zmieni. Jesteś piękny dla Boga, cudowny, wspaniały i jednocześnie do Twojego Ducha wszedł cały potencjał Boga. Dlatego wszystko możesz. Wszystko, bo tam jest wszystko. Wszystko jest w Twoim duchu. Problemy chrześcijan nie polegają na tym, że nie mają czegoś od Boga, tylko na tym, że nie wyjmują tego ze swojego ducha i nie wprowadzają do życia. To jest problem. Nie szuka się rozwiązań gdzieś tam w niebie. Tu się szuka swoich rozwiązań. Tu. Nie modlimy się tam. Modlimy się tu. Tu jest łącznik z niebem. Tu. W Twoim wewnętrznym człowieku. Tam jest wszystko też. Cała miłość, pełnia radości, zupełny pokój, wszystko. I teraz uczymy się, jak to wydobywać. Dlaczego ja pracuję z ludźmi i wyprowadzam ich z zaburzeń? Jaki to jest cel w ogóle tego? Wiecie jaki? Żeby wydobyć to. Odgruzowujemy duszę. I zaczyna płynąć. Po prostu. Odpowiedzialność nasza polega na tym, jak to mówi Pismo Święte, prostujcie drogi Pańskie. Co to znaczy dla Ciebie prostować drogi Pańskie? Prostować kanały Twojej duszy, żeby to, co jest w Twoim duchu, mogło się prawidłowo wydobywać. To bardzo proste. My nie prostujemy jakichś tam działań naszych, jakichś rzeczy. My w sobie mamy wyprostować rzeczy. Dusza jest jak takie różne rurki. To pełno tego. Raz w życiu miałem sen, widziałem duszę. Przyśniła mi się dusza człowieka. Wiecie, w ciekawy sposób mi się przyśniła, bo przyśniła mi się jako tak przepołowione jabłko granatu. Każdy z tych odrobinek granatu żył swoim życiem. Było ich tam nie wiem ile, no setki, tysiące, miliony. To żyło, ona żyła, w ogóle to żywy organizm. Ale tam było pełno kanalików różnych. Pełno kanalików. I jedyny łącznik między duchem a światem to jest nasza dusza, nasza psychika, nasze emocje, nasze decyzje, nasze myśli. Taki ewangelista Karl Gustav Severin, on kiedyś powiedział, mówi, chrześcijanie w ogóle nie mają problemu z duchem. Z główką, tam pszczółki latają. Cały czas tam jest kłopot, nie tutaj. Ty w ogóle nie masz kłopotów tu. Bo tu jest jasność, jesteś syn, jesteś córka. Odpowiedzialnością Twoją jest, tak, aby prostować drogi Pańskie. Nie stać Cię zatem na to, aby ryzykować, tak, wchodząc w dziwaczne formuły nauczań, życia, relacji i tak dalej, które w jakikolwiek sposób stanęłyby na drodze odgruzowywania duszy Twojej. A Bóg jest pierwszy, aby Ci w tych rzeczach pomagać, bo On bardzo chce się wydobywać z Ciebie. On chce płynąć przez Ciebie. Bo to jest w ogóle tak naprawdę jedyna droga wyjścia dla Niego. Jak Bóg działa dzisiaj, ludzie? No przez co działa? Przez narodzone z Bożego Ducha ludzi. Człowieku. Gdyby Bóg działał inaczej, tak, jak wielu sądzi,
Ludzie myślą, że w ogóle Bóg działa inaczej też. No i też ma inne sposoby Bóg. Ja mówię, daj spokój. Powiedz to ludziom, którzy przeżyli wojnę drugą. Odpowiedz im na pytania. Czemu Bóg nie zatrzymał Hitlera? Czemu Bóg nie zatrzymał Stalina? Wytłumacz tym ludziom. Twoją teologię. Bóg nie ma innych sposobów, jak tylko działanie przez wierzących ludzi. Bo niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim. Jesteśmy jedynymi właścicielami ziemi, tak? I jedynymi kanałami obecnie na ziemi. Tak jest z nami. A więc mamy odpowiedzialność za to, aby prostować, oczywiście na podstawie tego, co już mamy, czyli siły od Boga, wszystkie zakamarki naszej duszy. Możemy to robić. Dlatego jak tylko się pomodlisz, bez Panie Boże, chcę mieć wszystko prosto w środku. Tak? Yes! Będę się uwalniał. To jest prawda, o co się modli. To jest prawdziwe. To jest takie, co ma sens. W list do Efezjan 2:15 jeszcze przeczytam. List do Efezjan 2:15 mówi tak. On zniósł prawo przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Masz jedną naturę z Bogiem. Posłuchaj. On zniósł prawo przykazań i przepisów. W ogóle prawo przykazań i przepisów jest zniesione. Jak ci jakiś judaizujący chrześcijanin kiedyś wyjedzie z czymś takim, że tutaj mówi, są bez przykazania, oni tak lubią. Wiecie, oni uważają, że ziemia izraelska jest bardziej święta niż nasza. On zniósł prawo przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój. Kiedy pokój powstaje? Kiedy nie ma przepisów i praw. Rozumiecie? Niekiedy jest pełno praw i przepisów. Pokój mamy wtedy, kiedy nie mamy praw i przepisów. Oczywiście, niestety ludzie są tak szaleni, żeby nas pokrzywdzili, jakbyśmy nie założyli kagańców. Stąd na przykład prawa na ziemi. Ale prawa nie są dla ludzi, którzy chodzą z Bogiem. Człowiek, który chodzi z Bogiem, tak? W życiu nie będzie występował przeciwko drugiemu człowiekowi. Bo miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Nie musi się trzymać praw. Wystarczy, że trzyma się miłości. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. To znaczy, że jesteś jedno z Bogiem. Tak naprawdę, gdyby ktoś umiał prześwietlić twojego ducha, to nie wiadomo, gdzie ty się kończysz, a Bóg zaczyna, gdzie Bóg się kończy, a ty zaczynasz. To jest jedna wielka mieszaneczka. Stąd, prawda, zaprzestań używać sformułowań niewiary pod tytułem nie wiem, czy to ze mnie. Dobrze? Nie mów takich słów niewiary. Panie, nie wiem, czy to ze mnie, czy z ciebie. Nie mów tak. Mów, Ojcze, jedno z Tobą jestem. To jest wyznanie wiary. Wyznawaj to tysiąckroć na dobę, jeżeli trzeba. Jedno z Tobą jestem. Uczyniłeś jedno. Jedno. Dusza moja, słyszysz? Jestem jedno z Panem. Się tam podporządkuj. W ogóle z duszą się nie licz. Krzycz na nią nawet. Słuchaj się Twojego wielkiego generała. Jedna natura. List do Efezjan 4:22-24. Zwleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Widzimy takie rzeczy jak zwleczenie, odnowienie umysłu, przyobleczenie. Te elementy są związane właśnie z tą formą łaski, która się nazywa Boża zdolność w Tobie. Co to znaczy coś z siebie zwlec? I co z siebie zwlec? No i z czego zwlec?
Otóż to słowo zwlec jest związane z czymś, co jest w naszej duszy, a co nie odpowiada prawdom ducha w naszym duchu. A więc jeżeli ja w swojej duszy widzę coś, co jest niezgodne z prawdą Bożą, tak? Zgadnijcie, co mam z tym robić. Mam to zwlec. Nie mam mówić, Panie, zlikwiduj to ze mnie, zlikwiduj Panie to ze mnie, Panie, tak się modlę, zlikwiduj to ze mnie. Nie, masz to zwlec. Rozumiesz, co to znaczy zwlec? Nie mów, że nie możesz zwlec. Bo tu jest napisane, żebyś zwlókł. Jakby tam, jakby było niemożliwą rzeczą, żeby coś z siebie zwlec, to Paweł by nie napisał, żeby zwlec. Tak? No bez sensu w ogóle. Ja mogę z siebie coś zwlec. Ja się w ogóle nauczyłem z siebie coś zwlekać, tylko do tego to trzeba być mięciutkim. Ja mówiłem wczoraj, brzuszkiem do góry. Przed Bogiem. Brzuszkiem do góry. Jeżeli chcesz coraz wyraźniej słyszeć Boga, to się rozmiękczaj, rozmiękczaj się, rozmiękczaj. Jak widzisz coś w swojej duszy, co nie jest zgodne z prawdą Bożą, a jak się w ogóle o to pomodlisz i powiedz, Panie Boże, chcę cały czas bardzo dobrze widzieć, co w mojej duszy jest niezgodne z Twoją prawdą. Ło, kochany rentgen. Miał rentgen równy. I teraz co robisz? Zwlec to, zwlec. Co to znaczy? Bierzesz nad tym autorytet przede wszystkim. Mówisz, Boże, ja tą rzecz przeklinam we mnie. Ja zacznę, wiecie, co to znaczy przekląć słowo? Przekląć oznacza zatrzymać wzrost. Zatrzymujemy wzrost poprzez autorytet. W imieniu Jezusa ustanawiam, że ta cecha przede wszystkim nie będzie się już więcej rozwijała. Po drugie, związuję demoniczne siły, które ją stymulują, tak? Po trzecie, przyglądam się, czy nie istnieje tam jakaś forma zranienia. Jeżeli istnieje jakaś forma zranienia, tak, to zaczynam przyjmować Boże prawdy, które spowodują, że to zranienie zostaje zaleczone i ta cecha zaczyna usychać, być jak strupek na nodze. Rozumiesz? Czy zwlekam to z siebie? Zwlekam. Co dalej robię? Zmieniam myślenie. Zmiana myślenia polega na tym, że jeżeli ja w swojej duszy namierzam jakąś myśl, która jest inna niż Boża myśl, a Boże myśli poznaję cały czas, bo przebywam z Nim, czytam Pismo, jestem w głębokiej relacji, tak? Funkcjonuję w ogóle normalnie, a więc ja poznaję Boże myśli, bo co mówiłem wczoraj, one są dla nas możliwe do poznawania ustawicznie. A więc jeśli widzę w sobie jakąś myśl, to ja nie bronię tej myśli, nie obwarowuję ją doktrynkami, nie usprawiedliwam, nie działam w systemie wyparcia, tak? Nie zaprzeczam, tylko mówię, aha, mój pogląd jest gówno warty. Amen. Rozumiesz? Takie coś mówię. I teraz, co robię? Przeklinam ten pogląd, znowu. Tak? Związuje demoniczne siły, które za tym stoją. Jeżeli dopatruje się jakiejś rany, która jest z tym związana, terapeutyzuje? Tak? Przyjmuje prawdę do tej rzeczy? I przyjmuje Boży pogląd zamiast mojego. Co potem robię? Wyznaję ten pogląd jako mój. Cały czas już. Ktoś się do ciebie zapyta, jakie masz zdanie na ten temat, a ty mówisz już Boży pogląd, nie twój. Rozumiesz? Już Boże, bo to jest zmiana myślenia. To jest metanoia. To jest to. A nie, Panie, zmień moje myśli, zmień moje myśli, głowę jeszcze nogę tam połóż, zmień moje myśli. Bez sensu. Nie zmienia się tak myśli. To jest po prostu wymiana. Uznanie coś, że coś jest patologiczne i przyjmuje rzecz, która nie jest patologiczna. No czy to jest bolesne? No jest bolesne, no ludzie, no to co wam powiem? No byłem dwa razy przy porodzie moich dzieci, no człowieku. To jest bardzo bolesna sprawa. Przepchnąć przedmiot wielkości arbuza przez dziurkę wielkości cytryny. I rozumiesz, to jest w ogóle bolesne. Ale się co rodzi? Rodzi się życie! Życie! Jak się Sara rodziła, jak patrzyłem, jak Agata rodzi, głowa Sary wyszła, tak? Agata się drze, biodra jej się rozchodzą, tak? A Bóg tutaj mówi, tak się będziesz modlił wstawienniczo. A mi się aż nogi ugięły. Bóg tutaj powiedział, tak się będziesz modlił. Będziesz się modlił, aż będziesz rodził. Duży piór z nami miał ten pomysł wtedy. Zwlekamy, odnawiamy umysł i co robimy? Przyoblekamy. Co my teraz robimy? Co to znaczy przyoblec? To znaczy, że my wprowadzamy w życie te elementy. Ryzykujemy. Na przykład, dam ci przykład.
Jesteś poranionym człowiekiem przez to, że cię ludzie zawiedli. Ktoś cię tam zawiódł, jeden, drugi, piąty, dziesiąty. Okej, okay, no zawiedli. To mamy ranę, że cię zawiedli. No to jak skąd wiemy, że mamy ranę? No bo ciężko ci zaufać teraz, kurde. Przecież to proste. Zawsze rana to aż wali człowieku, aż krzyczy z ciebie. Nie ufaj mu, bo lecisz go wykręci, Ceroński. Rozumiesz? Jeden cię wykręci, on cię na pewno wykręci. Rozumiesz, że tam, to sobie pije. Teraz tak, co robię? Widzę, że nie ufam ludziom. No to znaczy, że ja w ogóle, no ja mam chore myśli. Dlaczego? No bo Bóg w ogóle do mnie mówi o zupełnie innej rzeczy. Tak? Bóg do mnie mówi, że ja jestem w ogóle Kościołem, że to są moi bracia i siostry, że mam za nich życie kłaść. Rozumiesz? No kurczę. A diabeł do mnie mówi inne rzeczy, też z Biblii. Tylko z innej strony. W ogóle diabeł zawsze Biblię cytuje, wiecie o tym? To jest w człowieku teolog pierwszej religii. On ci będzie mówił, przeklęty, kto na człowieku się opiera. No. Się tam nie opiera na żadnym człowieku. No co ty, błogosławiony, kto się na Panu opiera, na Panu się opieraj. To Lucyfer tak mówi. Lucy. To mu niech śpiewa, proszę ciebie, że może dobry PR zrobić. Widzę taką rzecz. Co robię? Zwlekam. Przede wszystkim uznaję ją za patologiczną, tak? Patrzę, dlaczego tak było. Aha, no zawiódł mnie ten, zawiódł mnie ten, zawiódł mnie ten. Pierwsza rzecz, przebaczam tym ludziom. Tak? Odpuszczam im na dzień dobry w ogóle, imiennie, prawda? Następnie w imieniu Jezusa ogłaszam, że to, co zrobili mi ci ludzie w mojej duszy, tak, przestaje się rozwijać, nie działać, już przestaje działać. Dalej ogłaszam, że ta rana w tej chwili jest uzdrowiona. Co robię dalej? Odrzucam poglądy o braku zaufania, przyjmuję poglądy o zaufaniu. I co robię? Przyoblekam to wszystko w działanie. A więc co robię? Ryzykuję relację. Koniec. Rozpoczął się proces uświęcenia. Rozumiesz, jakie to są mechanizmy? To tak działa. To jest to. To się tak z tej łaski tu korzysta. To się tak to robi. Bez łaski byśmy tego nie zrobili nigdy. To trzeba łaski, żeby ten proces prowadzić. Łaski. To jest to, co musisz zacząć praktykować. To jest